Świątyni. W ten sposób też na pewno doznania, które za chwileczkę będą także naszym udziałem, będą się potęgowały. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam, oddaję głos Panu Burmistrzowi i życzę przyjemnego koncertu. Dobry wieczór Państwu, pozwólcie Państwu, że jeszcze raz przywitamy Państwa na pięknym koncercie, który został dedykowany niepodległości i Polski. Chciałbym, żebyśmy razem w naszym imieniu bardzo serdecznie przywitali Elbląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Marka Wosia, dyrygenta, oraz Marcina Wyrostka z zespołem. A wszystko to się mogło wydarzyć dzięki aktywności, bardzo dobrej współpracy z panią dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, panią Bożeną Sielewicz. Pani dyrektor jest z nami. Pani dyrektor serdecznie dziękujemy. Pani dyrektor jest przyjacielem naszego miasta, dlatego ta współpraca się bardzo dobrze układa. Dziękujemy również pani dyrektor Izę Wiśniewskiej, dyrektor Posłańskiego Ośrodka Kultury. Dwie panie i zobaczcie Państwo, co da. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie w naszym imieniu przywitać wszystkich Państwa, którzy jesteście na tym koncercie. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim przyjemnych wrażeń. Dziękuję bardzo. Piękna muzyka w pięknym wnętrzu i wspaniała festiwalowa publiczność. Serdecznie Państwa witam. Muzyka Polska na Warmii i Żuławach to festiwal, którego celem jest popularyzacja, promocja skarbów muzyki polskiej w zabytkowych wnętrzach kościołów. Właśnie w takim, jakim dzisiaj jesteśmy. Serdecznie Państwa zapraszam.
Piotr Zaufal, gitara basowa. Krzysztof Radowski, gitara basowa. Thank you.
Dziękuję.